tam zaplanować. Wiadomo, że dzień będzie tam, różne inne historie się będą działy, ale mam jasność w ten czas, prawda, że coś planuję i tak dalej. Dlaczego? Bo trzeba sobie wyobrazić, że mamy tylko 24 godziny, nic więcej. Niektórym się wydaje tylko, że może jest o wiele więcej, jak pracują po 48, czy jeszcze może więcej, tak? Nie, mamy tylko 24 godziny i w tych 24 godzinach przecież mamy tylko sen, prawda, i inne jeszcze rzeczy. Ale jakbyśmy się cofnęli, jak ja mówię, do dzieciństwa, tak fajnie to było wszystko zaplanowane. W dzieciństwie na przykład. Aż czasu brakuje. Ja sobie czasami przypominam, jak to mama wołała i mówi, już do domu, bo bajka i spełniła się jeszcze trochę, jeszcze trochę, nie? Już, że jeszcze chciałbym być tam gdzieś na parku i tak dalej. Czyli w dzieciństwie, mówię, no była zabawa, prawda, szkoła gdzieś tam, no, jeszcze jakieś różne inne rzeczy i z rodzicami wyjazdy, jak każdy gdzieś sobie pomyśli, tak, różne, czy ze szkoły. No, dorastamy i znowu tylko mamy 24 godziny, jakby nie było, nie inaczej, nie? Czyli mamy kolejne 24 godziny. Jest też sen, ale wiadomo, że te wartości też się zmieniają. Dorosły to zaczyna być, powiedzmy, praca, tak, praca i z rodzina, zakładamy rodziny przecież i tak dalej. Prawda, jakieś swoje hobby. No, ale cóż się dzieje? Wielu, prawda, rozpoczyna z alkoholem na przykład, tak? Czy z inną substancją, ale my tu jako alkohol, tak? Z alkoholem. I się zaczyna tak dziać, że alkohol zaczyna wypierać te sfery. Te wszystkie sfery, które są. Niby jest wszystko ok. Do pracy chodzę i w rodzinie, ale zawsze gdzieś tam jednak towarzyszy alkohol. Towarzyszy mniej czy więcej, ale towarzyszy, że w końcu dzieje się tak, że właściwie to jest taka koncentracja życia wokół picia, prawda? I dlatego alkohol wypiera nam te sfery. No i kiedy wywsze te sfery, to zostaje sen i właściwie pustka. Pustka. I niejednokrotnie przecież, tak? Wiele razy jest tak, że przecież jeszcze wieczorami, wieczorne picie, tak? Że właściwie to jest tylko picie, cały czas alkohol. I sen z alkoholem, prawda? I cały dzień z alkoholem. Czyli jakbyśmy zrobili ten sam procent. No, jesteście w terapii, kiedy się trafili do terapii, prawda, to właściwie tak się stało, że nagle kurczę pustka, bo alkohol odszedł. I teraz co? Ja to tak porównuję do takiej szafy gdańskiej czy drzwiowej. Jak są to olbrzymie szafy gdańskie, to jest olbrzymi mebel, prawda? No i wszystkie ciuchy zostały z niej wrzucone. Tak życie jakby zostało zaburzone. Dlatego ja też powiedziałem tak do ciebie, jak ty powiedziałeś o tej walizce, tak mnie to tknęło z tym, co mówię, nie? Że czasami to jest takie odzwierciedlenie tego naszego życia całego. Nie zdajemy sobie sprawy, walizka, a jakby tak dobrze pomyślimy, kurczę, to moje życie tak jest. Nie poukładane, wszystko jest, ale tak, to tu i stale mam, prawda, pomieszane wszystko. Dlatego też potrzeba poukładania. Jest taka potrzeba tego poukładania. I dlatego też, jak mówię, że dobrze jest planować. Bo mamy tylko, znowu, 24 godziny i trzeba, prawda, i trzeba to na nowo zaplanować. Ale wiadomo, że dziś już też są inne wartości. Że muszę przede wszystkim też patrzeć na to, jest ta rodzina, jest praca, prawda, i tak dalej, ale teraz jest moje leczenie. Ja muszę znaleźć to trochę czasu też w tych 24 godzinach na swoje leczenie. Czasami będą to meetingi, czasami będą to spotkania z terapeutą, prawda, ale przecież gdzieś ta mój czas, prawda, żebym mógł zrobić chociażby obrachunek taki sobie muralny z tego dnia. Bo ja powiedziałem, no głowa będzie zawodzić czasami. Ale jak napiszę sobie, dzisiaj zaplanuję i wieczorem zobaczę, znajdę gdzieś sobie troszeczkę taki swojej samotni, bo ja też nie lubię planować, jak mi tam wszystko biega, czasami czy wnuk, no nie da się skoncentrować, tak? A czasami nawet jak poważne rzeczy są do przemyślenia, to jest tak, jakbyście mówili, no gdzieś tam myślałem wczoraj, tak, o tych zajęciach, ale gdzieś trzeba było się skupić na mnie, prawda, żeby pomyśleć, czyli przespać się z tym, czyli potrzebuję. Kiedy zaplanuję sobie, i to nie chodzi o to, że ja sobie piszę, prawda, godziny. Nie o to chodzi, bo mam. Jest to taki mój drogowskaz. Na ten dzień przyszły, przykładowo na poniedziałek, tak? Dzisiaj planuję. I kiedy poniedziałek mi minie, siadam wieczorem i sprawdzam, co mnie z tego udało się jednak zrobić. Nawet jak się coś tu nie wyszło, bo coś tam, prawda, w ciągu dnia innego wyskoczyło, okej. Okay. Nie rwę włosów z głowy, bo i tak niewiele mam, tak, żeby, prawda, i dobra, jest w porządku. Drugi dzień, prawda, planuję kolejne inne dni też i przyglądam się temu. A kiedy robię bilans z tego, na przykład tygodniowy,
to zaczynam zauważać, że piszę na przykład, piszę, że będę na meetingu, przykładowo, a jednak nie byłem. Już raz, drugi, trzeci, czwarty, to jest ogromny sygnał. Bo tak, to ja sobie wytłumaczyłem, dlaczego nie idę na meeting, tak? Bo miałem bardzo ważne sprawy do załatwienia. Ale jak to tak sobie globalnie obejrzę, tak, no to patrzę, mówię, kurczę, Felek, no dobra, ja się tylko tłumaczę. A przecież to moje leczenie, bo od niego zależy, jak ja dalej będę funkcjonował przecież. Ja zawsze mówię, no kurczę, kiedy ja nie piję, to w ten czas będę miał wszystko, praca, rodzina i tak dalej, w jaki sposób się układało. Kiedy wracam do picia, to ginie, zostaje sam. Dlatego to jest tak bardzo ważne, że ja się tu mogę sam kontrolować. Bo co? Nie lubię, jak mnie ktoś kontroluje. Pamiętacie, jak mówiłem, kurczę, nie? Że tak, tak, ale bo rodzina, mama mi żona powiedzieć coś i tyle. A jak ona powie, to często jestem zły. A tam się znowu przypieprzasz, że jestem pewnie w nawrocie. Na przykład, tak? To jest dobry sygnał też, ale mówię, nie każdy potrafi go odebrać. Nie każdy go potrafi odebrać. Dlatego też, jak ja sam zacznę się w taki sposób też gdzieś kontrolować, prawda? To przecież mogę sobie powiedzieć, no to właściwie po co ty piszesz, że tam pójdziesz, czy zrobisz to, a jednak tego nie robisz już drugi tydzień. Po jaką cholerę? Czyli co? Ty się sam oszukujesz. Tak? Czyli trzeba zmienić coś w tym, no bo po jaki czort ty to, prawda, tu piszesz. To jest bardzo ważne, żeby jednak, a później to tam gdzieś z automatu się robi. A ja zawsze mówię, na początku to jest też niezbędny element. Tak jak mówiliśmy sobie o tych prostych rzeczach, ty mógł powiedzieć, no co, ja już tu 7 lat nie piję, co mi tam oprogramowano, co mi zalecenia. Ale kiedy się przyglądacie, kurczę, to myślę, że gdzieś tam każdy sobie mówi, o cholera, ale jednak tego nie, nie? Bo poszłem w zaparte, czyli ja jakbym był lepszy, ja tego nie muszę robić. Ale gdzieś to się, kurczę, odbija, jakby nie było. Te stany różne też przecież tu się pokazują, to jest taki efekt, bo mówię, to nic jakby nie zostało poukładane po kolei, a tak jest przecież, że terapia nie jest tak porozrzucana, prawda, wszystko tak jak w życiu tym pijanym, tylko jednak jest to poprzez regulamin, jak ja mówię do pacjentów naszych też, że kiedy wy wchodzicie tu za tą bramę, to już od tamtego momentu zaczyna się terapia, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Oni są zdziwieni, ale tak jest. Kiedy zaczynacie być przydzielani na pokoje, prawda, kiedy czytacie regulamin, trzeba komórki oddać, to nagle ktoś tam pyk, mówi, komórki nie. I się cieszy, że zrobił w chusteczkę terapeuty, bo całe 6 tygodni miał komórkę. No co zrobił? Oszukał siebie przede wszystkim, ale zrobił jaką zmianę? Żadnej zmiany nie dokonał, bo jest mistrzem właśnie manipulacji przez ileś lat. To była najprostsza rzecz. A to, że coś zrobi ze sobą, czyli się zmieni, to by było to proste oddać. Nie? Bo jakbym sobie pomyślał, logicznie powiedział, kurczę, no jakbym chlał na pewno, co to, kurczę, jakby komórki zresztą, tak, komuś dał, nie, a ja teraz oddaję. To tak jest z tymi papierkami, o których żeśmy tam wspominali, prawda, o tych trawnikach i tak dalej. Właśnie to na tym polega. Ja pamiętam, jak mówiłem o tych drobnych rzeczach, jak ja mówię, ten swój palec trenowałem. Kiedy podnosiłem szklankę, normalnie z herbatą czy z kawą, to ten palec mi tak jechał do góry. A zanim się przypominał, to z kielichem. Mówię, o, pijak, to ty mi nie będziesz przypominał. Bum, kurczę. No tak drobne rzeczy. Mogłoby się wydawać śmieszne, co... Ale naprawdę, to było ważne, bo... Dlatego powiedziałem, kiedy rozpoznaję wyzwalacze własne, tak, to każdą jedną drogą rzecz muszę obejrzeć. Bo jeżeli mi to przypomina, to jest dla mnie wyzwalaczem. Pewnie, że jestem palca nie obetnę, tak? Ale wiem doskonale, że taki sygnał przykładowo, tak, przy szklance, no, to coś tam już mi mówi, ale co mi mówi? No, kogo mi przypomina chlanie? No i można nauczyć się w zgodzie z tym żyć, tak? Ale ja muszę wiedzieć, bo niejednokrotnie tak jest, że ktoś sobie nie zdaje w ogóle sprawy i tam się wchodzi, prawda, gdzieś i mówi, nie, w porządku, no przecież nie. Trzeba wiedzieć, moje wyzwalacze wcale nie muszą być waszymi, każdy ma własne wyzwalacze, dlatego jak mówiłem o tych zewnętrznych i wewnętrznych, prawda, trzeba je rozpoznać. Trzeba jednak ten czas poświęcić, usiąść, i wypisać tą listę. I wypisać tą listę, prawda? Z tymi własnymi wyzwalaczami, bo pamięć jest naprawdę, będzie zawodna. Będzie zawodna. Często mówicie, przecież sami, ja też mówię, kurczę, jak idę gdzieś do sklepu, to piszę na kartce co i jak, bo no, tam myślę za chwilę kolejność, nie? Tak jest, dlatego też warto pisać. Jest to, mówię, no, niezbędny element na drodze ku trzeźwieniu. Niezbędny, naprawdę to, tylko że to mówię, no, ktoś może dopiero coś powiedzieć na ten temat, kiedy to będzie czynił. Ja zawsze mówię, że najpierw lepiej czynić, a później podyskutujmy. Ja bym tak chciał, żeby mogło to się tak stać, że spotykamy się, umawiamy za rok,
Ale wy zaczynacie te rzeczy sobie robić. I za rok będziemy dopiero dyskutować, czy to było potrzebne, czy nie. Nie? A niejednokrotnie tak jest, już każdy gdzieś tam swoje dobra. A to nie, bo to jest takie życie, tu nie mogę, z góry i tak dalej. Tak? Można, jak człowiek bardzo chce, to może wiele. Dobrze wiecie, doskonale. Tak? Tak samo jak proste techniki, które są radzenia sobie z tymi wyzwalaczami wszystkimi, które no przecież to wymyśliły osoby uzależnione, przecież bardzo proste, które używają. Każdy może swoją własną technikę, tylko trzeba tą technikę stosować w swoim życiu. To nie musi nagle zagrożenie być. To, tak jak z treningiem asertywności tych zachowań abstynenckich. Jakżeście byli w terapii, żeście też tutaj trenowali, prawda, scenki. I ktoś powiedzieć, po co? No przecież kurczę nie ma. I tyle. No ale tak jest. Może coś takiego zaistnieć. Jeżeli ja potrafię już działać, to w ten czas zrobię to sobie ze spokojem. Ja się nie boję, bo jestem przygotowany na to. A gorzej jak nie. A często jest tak, że dla osób właśnie tylko wie i nic więcej. I ta wiedza jest martwa. Ona po prostu nie żyje. Błyszczą czasami tą wiedzą, opowiadają, ale nie potrafią tej wiedzy wprowadzić we własne życie. To jest coś takiego, jak ja mówię, ktoś mi mówi, wiesz, skonstruowałem rower. No fajna rzecz. I mam go kupić. Ja mówię, no to pokaż mi, jak się jedzie na tym. Jeszcze widzisz, czy to jedziesz, żebym się nie zabił. Mówi, nie wiesz, ale ja jeździć nie umiem. Mówię, to nie kupuję, no. Ty musisz mi to zademonstrować. I on skonstruował, ale nie umie jechać, no to jak? Nie? I ty masz być takim, kurczę, konstruktorem, który potrafi to zademonstrować, a nie w swoim życiu. A nie tylko wiem. Dlatego tak wiele pacjentów, wielu ma tak ogromną wiedzę, czasami mówię, że jeszcze większą pewnie jak ja w tym wszystkim, tak? Jak większość może i terapeutów. Naprawdę błyszczą tak, że jak siedzą, mówię, o kurczę, terapeuta już jest na zajęciach, tak? No ale nie widzi tego przełożenia, że pije, tak? Wiedza jak pierniki, a ja piję, kurczę, nie? Mam towar, a nie buduję i mieszkam w namiocie. Wszystko na dom jest. O, mieszkam w namiocie. O, ja mam wszystko. I ty, zobacz, kolejna zima. Ale mam, nie? I tak dalej. Tak to jest. Dlatego też warto naprawdę to sobie potrenować, też jakiś czas, każdy zobaczy, prawda, jak to tam gdzieś wychodzi, czy oszukuje się na tej drodze, czy nie oszukuje. Trzeba, jak ktoś tam ci zaczyna pokazywać, to ty się denerwujesz bardzo mocno, nie? Warto to zrobić. No i z tymi technikami prostymi, o których też często mówię, to są takie bardzo proste, one mi się zresztą bardzo podobają, taka technika tam wizualizacji różnej czerwonej lampy, że zapala się czerwona lampa, czyli zapala mi się alkohol. No co z tym zrobić? No jak się zapaliła, to trzeba zgasić, kurczę, nie? No tak jak czekamy na krzyżówce, tak kiedy zaświeci się zielona, tam czekamy, a tu trzeba samemu zadziałać. Nie, bo dobrze, że na krzyżówkach nie można samemu przełączyć, bo dopiero by było. Tak, tu z tą lampą musimy zadziałać sami, bo to światło akurat załącza myśl na przykład o alkoholu, czyli muszę sobie wyobrazić kolejną, prawda, jakiś wyłącznik może olbrzymi, że wyłączam to, załączam zieloną lampę, prawda, czyli wyłączyłem alkohol, ale do tego muszę coś jeszcze zacząć robić ze sobą fizycznie. Nie tylko tyle, że siedzę i tam sobie wstycham, prawda, ale jeszcze coś robić, bo jak się czymś zajmuję, to w ten czas no, odchodzą myśli, a o to chodzi, żeby oddalić myśli. Często zresztą no, ci, co do AA chodzą, to na pewno czytali, że tam też alkoholicy wypowiadają się, że kurczę, zanim wypijesz, poczekaj 5 minut, tak? Nie, że to jest bardzo ważne. Zanim tam łykniesz, to zaczym się 5 minut. Dlatego tak to jest też bardzo ważne, istotne, że na przykład, żeby nie trzymać alkoholu. Bo nie ma pod ręką. Czyż ja mogę pójść i kupić? No ale właśnie, chodzi o czas. Nie, że jak pójdę jeszcze tam gdzieś do sklepu, to mogę kogoś po drodze spotkać. Może mi się tam coś odmienić jednak w toku myślenia. Powiem, kurczę, no litra ale wody go robię na przykład, tak? Przykładowo. Żeby dać czasowi czas w tym wszystkim, bo jak masz pod ręką, to możesz, kurczę, automatycznie chwycić no, i powiesz, no ach, bo było, za późno. Tu trzeba być mądrzejszym przed, a nie po fakcie, jakbym powiedział, tak? Więcej działania, jak tego myślenia. Żeby z automatu, to kiedy ja to robię. Często osoby uzależnione mają różnego typu gadżety, noszą w kieszeniach, prawda? Ja pokazywałem ten medal, który tam też chcemy wprowadzić, bo on teraz się też był na przykład taki, tak? Kiedy mam myśli, to wyciągam i myślę pozytywnie. To, że mam myśli o piciu, to nie znaczy, że ja muszę pić. To nie znaczy. I do tego zaczynam coś robić, coś działać, tak? A nie, że tam znowu siedzę i rozmyślam. Jak mówiłem, no, gadżety różnego typu, kartki. No, na początku zazwyczaj pacjenci też robią, niektórzy robią w taki sposób, że mają wypisane swoje wszystkie te złe sytuacje z życia, prawda, te straty, których doznali, prawda, i mają wypisane na jednej kartce z zeszytu, prawda, mogę sobie użyczyć,
mają wypisane. Z tej jednej strony wszystkie straty, a z drugiej strony już mają wypisane zyski, które już zauważają, które się dzieją w ich życiu. Nie? No i noszą przy sobie. Gdzieś, ale muszą mieć przy sobie. To nie może leżeć na półce. I kiedy przychodzą myśli, oni tą kartkę fizycznie po prostu wyciągają z kieszeni i czytają. Jak myślicie, w którą stronę czytają? Straty. Zazwyczaj tak jest, że straty. Ale mogę was zapewnić, że później dalej to zaczynają czytać tą drugą stronę. Ja jakbym miał czytać, to bym czytał zyski. Dlatego często mówię, nie warto mi wracać do picia, bo mam za dużo do stracenia. Za dużo. Nie? I czytają zyski na przykład. Ale mają te kartki. Często mają telefony, numery telefonów. W kieszeni noszą. Kartkę z telefonami. Z dwa numery telefonu, ale to są nie telefony na takie sobie pogaduchy, bo pogaduchy, tylko takie na wypadek, prawda, kiedy włączają się myśli i tak dalej, gdzie chcę porozmawiać, bo coś się dzieje, prawda, ze mną i w ten czas mam ten numer telefonu. Ale to ma być na kartce na przykład napisane, nie w komórce. A często pacjenci też nie chcą. Mówią, nie, ja mam w komórce i to jeszcze całe dwie grupy, a, bo tam chodzę na dwie grupy. I pamiętam taki przykład, kiedy tu pacjent w taki sam sposób mówił. Ja mówię, dobra, ja z tobą nie będę walczył, no, chcesz, to tak mniej. I przyszedł po jakimś czasie do mnie, do punktu i przyszedł po zapiciu. I pamiętam, kiedy ja z nim rozmawiałem, ja mówię, słuchaj, powiedz mi, i zadzwoniłeś gdzieś? Mówiłeś, że przecież telefon. Mówi, tak, chciałem zadzwonić, ale i to dlaczego nie? No, bo ktoś mi tu wykasował numer. No, wykasował. Mówię, pokaż mi tę twoją komórkę, bo ja znam tych chłopaków, bo blisko jesteśmy. Patrzę, no ma numer. Ja mówię, no ale przecież masz teraz numery. No tak, teraz są, ale w ten czas nie było. Czyli powstała dziura, pustka. Jak doszło do głodu, się doprowadził takiego, że poczuł, że chyba zwariuje, że musi się napić, to nagle nie było nic. Dlatego na kartce to jest ważne, że jeżeli mam kartkę, a zresztą telefon to tylko jest sprzęt, który może nie mieć zasięgu, który może bateria wysiąść, prawda, i tak dalej. Jest wiele wytłumaczeń w ten czas tam. Także ja bym nie polegał na tych, tu może być sobie dodatkowo i tak dalej, bo jest wiele tych różnych numerów, ale kartkę mieć. Ja na przykład swoją kartkę noszę i zresztą na dowód, niektórzy pamiętają mnie, że ona jest, ba mało tego, nawet już mam teraz, musiałem zmienić kartkę. Bo była zniszczona. W ten czas była zniszczona i powiem wam, że ja jej nie zmieniałem, tak jeszcze miałem i miałem. A teraz musiałem zmienić, bo akurat z tej kartki, no, ten mój kolega zmarł. No i także to już musiałem wykasować i to mnie właściwie też jakby zmusiło do zmiany tej karty. A tak je cały czas miałem, tak mówiłem też, że ona była cały czas w tym portfelu noszona. I mam, teraz to sobie na komputerze wypisałem, mam dwa numery i to jeszcze duże cyfry. Dlaczego? Dlatego, że mnie wzrok zawrócił. Mogę czasami okularów nie mieć i kurczę, po co się tłumaczyć, że nie miałem okularów. Tak? A tak mam, przeczytam w razie czego, pach, i mogę sobie tam wdusić, zadzwonić i porozmawiać. To są też akurat koledzy, którzy na przykład ze mną zaczynali, oni cały czas też nie piją, mamy gdzieś tam kontakt ze sobą, ale jest, ja nie musiałem nigdy używać tej kartki. Ale nie wiem, dopóki żyję, istnieje realne zagrożenie i wolę mieć. Nie wiem jak wy, ale ja wolę mieć. Pomimo to, że znam wiele tam technik i tak dalej, ale jak mówię, jestem tylko sobą zależny, nie wiem co się może zadzieć, ja wolę nie ryzykować. Wy musicie podjąć też, prawda, jakąś odpowiedzialność za siebie i pewne rzeczy dokonać. Ja sobie noszę i tyle. Czy na przykład prosta technika oddychania, czasami trzy głębokie wdechy, prawda, wydechy, nie tam od razu do sześć, żebyś nie zędlał i nie padł, nie zwentylował się, prawda, niektórzy stanę tak i leży, to nie o to chodzi. Ale zobaczcie, przecież to wszystko można gdzieś tam robić, po prostu, gdziekolwiek jestem. Żadna filozofia. Nawet nikt nie wie, co ja wyciągam za kartkę i sam sobie czytam, na przykład, tak? Kto tam się domyśli? A dla mnie to jest bardzo ważne. I przy tym pozytywne myślenie, jak najwięcej pozytywnego myślenia. Że to, że ja myślę, że doznaję głodu, to tylko jest dowodem na to, że jestem osobą uzależnioną, ale w procesie zdrowienia tak jest. Taka jest cena tego. Nie ma inaczej, że to odchodzi, że można to do kosza wrzucić i do widzenia. Nie ma takiej rzeczy. To jest normalny sygnał, tak jak powiedziałem z głodem też. To, że mnie dopadło, no jest. A dlaczego miałby mnie nie dopadać głód? Na przykład, tak? Przecież alkohol fizycznie wszędzie jest. Ludzie piją. Większość ludzi przecież pije. Oni potrafią. Na przykład, tak? Nie mają problemu, nie są uzależnieni. I okej. Okay. Dlatego też muszę bardzo pozytywnie myśleć. Nie? Trzeba o tym pamiętać. To, czego tego trzeba używać. Czy to jest zrozumiałe dla was? Jakieś pytanie do tego?
Mogę? Tak? Nie, bo ja... Muszą być fizycznie, a nie, że tam ja mam w głowie. No właśnie, i to właśnie też mój błąd, że ja to w głowie mam poukładane i mówię, no, jak odrzucałem te myśli złe, to nie przychodziły te myśli pozytywne, z niepicia, nie? I gdzieś się zatrzymywałem, a gdybym miał tą kartkę, przeczytał sobie, to jest czarno na białym napisane, to nie da się tego odrzucić, a natomiast gdzieś tutaj mózg mi już to wypierał i tak. Dlatego coś się zaczęło dziać. Mam na imię Tomek, jestem alkoholikiem, ja akurat tą kartkę noszę przy sobie i pamiętam, to bodajże było z 2 lata temu, w grudniu, gdzie akurat drugi dzień świąt bodajże to było. Ja to tak porównuję do osoby właśnie bez nogi. Jak ktoś miał kontakt z osobami, które są po amputacji, tak, nogi czy ręki, to często te osoby też mówią, że wiesz co, ale ja czuję, że mam rękę. Ja miałem takiego pacjenta niedawno. Ja mówię, wiesz, kurczę, ja czuję, że mam palce normalnie. Ja mówię, to daj mi cześć. No nie, no bo no widzisz, ale czuję, mówię, mam. No i wyobraźmy sobie, że noga. Tak samo, palce są i wszystko. I kiedy taka osoba rano staje z łóżka, kiedy jest tak zapewniona tym, że jest tak ta noga, bo czuje ten ból i tak dalej, tej nogi, której nie ma oczywiście, no to wali nosem w dywan. Jak ja to mówię. Wali nosem w dywan. I to będzie tak długo walić, aż kurczę, nos spuchnie i będzie duży. I w pewnym momencie, kiedy zaakceptuje, prawda, to, że nie ma nogi, czyli aha, nos rozwalam, dlaczego? Dlatego, że nie mam nogi, bo się przewrócę, bo myślę, że staję na dwie, a ja na jedną i fach, to w tym momencie ta akceptacja to będzie to, że ona ma przy łóżku protezę bądź też laskę i w tym momencie, kiedy budzi się, zajmuje się protezą bądź laską, że bierze. I od tego momentu, prawda, już nie rozwala nosa. I to będzie jakby taką akceptacją, jednak nie ma. I co się staje? On nagle mówi, że już nie czuje bólu, bo mówi, jak no ból, protezy, prawda, bo zajmuje myślą się o czymś innym, czyli o tej lasce i tak dalej. To samo z osobami uzależnionymi, kiedy mówią tylko tak, jestem alkoholikiem, ale jakby tego, bez tej akceptacji takiej, a tą akceptacją to ma co być? To, co ja zacznę ze sobą robić, tak? To moje leczenie, zajmowanie się tymi różnymi rzeczami, tymi drobnymi, większymi, prawda, i tak dalej, to w ten czas będzie mi co? Nie będzie mój mózg kierował się do picia. Bo kiedy ja trenuję pewne rzeczy, tak, odkrywam i tak dalej, kiedy uczę się w terapii, poza terapią później, tak, i tak dalej, to ja już o tym nie myślę, żebym ja wracał do picia. I tak jest, że te osoby, które, mówię, no, tylko mówią ileś razy, nie skupiają się na tym, co jest w tym leczeniu, co powinni robić, prawda? Przede wszystkim robić, nie tylko wiedzieć. Niestety wracają do picia często. I te osoby, które jednak ruszają w tą drogę, czyli w taką drogę, która idzie po schodach, jakbyś miał wejść po schodach ruchomych, które jadą w dół, a ty masz wejść do góry. No to jeżeli idziesz, to jakoś tam wchodzisz, tak? Po takich schodach, tak? Czy nie? Wchodzisz. A jak się zatrzymiesz na takich schodach ruchomych, które jadą w dół? Czyli tak tu, to ty żeś chyba mówił, tak, że nie wolno nawet się nie zatrzymywać, bo jest się cofanie. No tak jest, no, na takich schodach, jeśli się zatrzymiesz, to się cofniesz. Dlatego trzeba iść krok po kroku, nie na wariackich papierach, tak, żeby mieć ogląd tego wszystkiego. Spiesz się powoli, jest takie powiedzenie, tak? Spiesz się powoli, że tak to ma wyglądać na przykład, tak? No dobra, zróbmy...